Nauczanie domowe. 26 listopada. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 20 do 28. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Dzisiejszy tekst to klasyczny sposób wypowiadania proroctwa, zawierający zarówno słowa odnoszące się do obecnego pokolenia, jak i do powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli czegoś, co jest daleko w przyszłości. I pierwsza część odnosi się do sytuacji, kiedy Jerozolima zostanie otoczona wojskami, kiedy zostanie zdobyta i kiedy będzie część narodu zapędzona w niewolę. Uczniowie, rozumiejąc ten tekst, rzeczywiście tak zrobili. Kiedy Rzymianie zbliżali się w czasie powstania w latach 66-72 do Jerozolimy, chrześcijanie wyprowadzili się z niej według słów Jezusa. I to pokolenie chrześcijan mogło na własne oczy obserwować wypełnienie się tego proroctwa, jego pierwszej warstwy. Druga część, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, to tekst dotyczący Dnia Pańskiego, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. To jest coś, co dopiero nastąpi. I jeżeli mądrze czytamy i rozumiemy, zdając sobie sprawę z tych właśnie warstw, to potrafimy rozróżnić to, co dotyczy naszego pokolenia i to, co dotyczy powtórnego przyjścia Chrystusa. W Starym Testamencie proroctwa miały jeszcze warstwę mesjańską. To proroctwo, które było głoszone, zazwyczaj miało zatem trzy warstwy. To, co dziś, zapowiedź prorocza dotycząca Mesjasza oraz to, co odnosiło się do Dnia Pańskiego na końcu czasów. Natomiast w proroctwach wewnątrz już Kościoła znajdujemy przede wszystkim aktualizację Bożego Słowa, zwracającą się bezpośrednio do życia wspólnoty lub określonych osób. Nie ma tam już zapowiedzi mesjańskich, no bo Mesjasz już przyszedł, już objawił siebie, zapowiadając przyjście Ducha Świętego, wypełnił również tę obietnicę i to Duch Święty prowadzi właśnie poprzez dary, charyzmaty, te zarówno charyzmatyczne, jak i hierarchiczne, całą wspólnotę Kościoła. Określenie Dnia Pańskiego również Jezus bardzo jasno poprowadził, mówiąc, że o tym dniu nikt nie wie i nie należy nadmiernie wybiegać w przyszłość. Zatem proroctwa też nie odnoszą się szczegółowo do tych wydarzeń przyszłego przyjścia Chrystusa. Żyjemy w czasach ostatecznych i wiemy, że tak jest, że oczekujemy, że każda Eucharystia jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa, że mówimy: przyjdź Królestwo Twoje w modlitwie, przyspieszamy w ten sposób Jego przyjście. A zatem nasza zwykła pobożność jest otwarta na wieczność, która nadchodzi. Wiedząc
o tych różnicach. Jak wyglądało proroctwo starotestamentalne, trzywarstwowe? Jak wyglądały proroctwa za czasów Jezusa, dwuwarstwowe? I to, które jest w Kościele, które ma właściwie warstwę tylko aktualną, aktualizującą, zachęcającą, podnoszącą, prowokującą, wzywającą do nawrócenia i coraz większego posłuszeństwa Słowu, możemy zdemaskować coś, co dzisiaj się wydarza i co udaje proroctwa, imituje proroctwa starotestamentalne. To jest rodzaj przepowiedni końca czasów, kataklizmów i nadzwyczajnych zjawisk, które mają zrobić wielkie zamieszanie i chaos we wszechświecie. To są imitacje proroctw starotestamentalnych, ale proroctwami one nie są. To najczęściej zlepek czyichś wizji, kilku cytatów, najczęściej z Apokalipsy i ogólnej zapowiedzi katastrofy. Właściwie wszystkie są tak zbudowane. Jezus mówi wprost: nie idźcie za imitacją, ale trzymajcie się słowa, które jest duchem i życiem. I jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę obok tej struktury. Właściwie wszystkie krążące i rozsyłane tak zwane przepowiednie obliczone są na zrobienie piorunującego wrażenia i wywołanie lęku. Podczas gdy Jezus mówi jasno, że ten świat się rozpada i to, co słabe, zostanie przemienione. Wzywa w dzisiejszym tekście: nabierzcie ducha i podnieście głowy. To jest wezwanie dla wierzących, bo zbliża się wasze odkupienie. Słowa Jezusa zwiastują wybawienie, a nie unicestwienie. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.